Cytując, nazwijmy to artystę. Nie da ci tego Lego, nie da ci tego Kobi, co może dać ci dzisiaj gazetka Playmobil. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś Playmobile! Playmobile, ponieważ wyszedł nowy magazyn niebieski oraz nowy magazyn różowy. Różowy oczywiście dla dziewczynek, niebieski oczywiście dla chłopców i w przypadku niebieskiego troszkę bym skłamał, ponieważ w sumie w City dostawaliście podobne rzeczy. Ale takie jak mamy w różowej wersji, raczej nie. Lodowa czarodziejka, no chyba, że jeszcze Disney legowy tutaj Princess coś uratuje. Moi drodzy, Playmobil Pink, czyli dwumiesięcznik, cena to 12,99, czyli zdecydowanie tańsza, no może nie zdecydowanie, ale tańsza niż magazyny od Lego, co już na starcie warto zaznaczyć, zauważyć, moi drodzy, oczywiście reklamy innych magazynów, figurka lodowej, prawda, tutaj lodowej czarodziejki, no jest na okładce, zaraz ją pokażę oczywiście jako zabawkę, ale jest figurką, która no niesamowicie pasuje do aktualnie tego, co no może nie dzieje się za oknami, bo akurat śnieg już zdążył stopnieć, ale co powinno się dziać za oknami, jako mamy porę roku. Spójrzcie tutaj, Playmobil Magic, całą serię mam zaprezentowaną, wygląda ona no zacnie, fajnie, bajkowo, a jednocześnie na tyle ludzko, że wiecie, tam nie ma jakichś smoków, oj, tam latający koń, to wiecie, różne rzeczy są za oknem. Oczywiście komiks, prezentacja tutaj zestawów, właściwie na plakacie, no i właśnie ta Magic Kraina, drugi plakat rysowany, oczywiście są również zagadki, łamigłówki, znajdują się tutaj również, o, jak zrobić sobie różdżkę taką dokładnie, jak ma nasza postać, jest jeszcze słodkie babeczki do upieczenia, no po prostu wszystko, co dziewczynki mogą chcieć robić w tym wolnym, feriowym czasie, który lada chwila się nam zacznie w związku z wigiliami, nowymi rokami, a lada chwila później normalnymi przecież feriami. Oczywiście nagrody są do wygrania, żeby nie było, bo w Playmobilie zawsze są nagrody do wygrania. No i w przyszłym numerze co dostaniemy, moi drodzy? Bobasa, słodki Bobas. Może nie jest to Baby Yoda, ale wiecie, no ja dzieciaczka takiego małego z Playmobil nie mam, więc na pewno takim nie pogardzę, więc moja buzia już się cieszy, a będzie się cieszyć jeszcze bardziej 27 stycznia, no dwa dni po moich fizycznych urodzinach. Ale zobaczmy jeszcze Playmobil Blue. Playmobil Blue jest dokładnie w tej samej cenie, co i wersja różowa, czyli 12,99. Tutaj dostaniemy budowniczego z młotem pneumatycznym oraz pachołkiem. Ten magazyn również u mnie się pojawił, bardzo fajny klimat Castle, którego nam Lego ciągle nie chce dać, nie chce zapewnić. No to musimy się posiłkować tutaj pomocą u Playmobile. Fajnie jest, że jest prenumerata, możecie sobie zamówić, by nie musieć chodzić do kiosku. Tym bardziej, że nie wiadomo, kiedy przewali trzecia fala i nie będzie można do ów kiosku się wybierać. Spójrzcie, mapa metra, ale na pewno nie polskiego, bo w Polsce mamy jedną nitkę. Oczywiście dwa plakaciki, gdzie na jednym mamy przybliżenie zestawiku, a na drugim rysunek. Mamy grę planszową, mamy kradzież na budowie, czyli drugi komiks. Nie będę wam komiksu oczywiście spoilerował. Kupcie, zobaczcie, przeczytajcie. Co krzyczy wróże, czyli dalej gry, moi drodzy. Konkurs, w którym w tym wydaniu akurat możecie wygrać takie nagrody i jest to łącznie 5 paczuszek klocków Playmobil, a w kolejnym numerze dostaniemy, proszę, kosmonauta. I tutaj podobnie jak w przypadku magazynu, prawda, Pink, uważam, że jest niesamowicie. 27 stycznia wychodzą równocześnie. Cieszy mnie to, klimat space jest spoko. Tu oczywiście to jest marsjanin, bo to widać po klimacie, że to jest Mars, ale astronauta pewnie lata po wielu planetach. No podoba mi się ta figurka niesamowicie z tą ręką, z tym kryształem, więc ja czekam. Ale dzisiaj jest dzisiaj, więc przyjrzyjmy się dzisiejszym figurkom. A dzisiejsze figurki posiadają również towarzyszy. No właśnie, nasz budowlaniec posiada również i taki pachołek. Widzimy tutaj, go nawet może chwycić i ja takie rozwiązania chwalę, takie rozwiązania lubię. Pachołek jest twardo, nie jest gumowy, więc spoko. A nasza pani tutaj czarodziejka lodowa posiada również towarzystwo króliczka. I też super, bo w sumie o nim nic nie wspomina okładka, a dostajemy taki bonus. Chociaż oczywiście w blisterku wszystko widać. Nie ma oczek nadrukowanych, zakolorowanych ani nic, ale wybaczam. No i sama czarodziejka wygląda w ten sposób. Bardzo podoba mi się ta różdżka, która wiecie co, jak ją tak poruszamy, wydaje mi się, jakby naprawdę się, wiecie, ruszały nam te śnieżynki i jest to spoko i jest to fajne. Nie rusza niestety nogami i to mnie tutaj troszkę boli. Nie możemy jej tej sukienki też zdjąć, no i szkoda, bo już dostawaliśmy wiele figurek, gdzie tą czynność dało się zrobić, dało się to zdjąć i te ciuszki zmieniać. Tutaj niestety tego nie zrobimy. Plus, tak jak mówię, nawet nie możemy tymi nóżkami ruszyć. Sam nadruk spoko. Pasuje oczywiście klimatem do osoby, jaką ją ubiera, a i w ogóle jest fajny, taki mieniący się po prostu
prostu jest ładny. Możemy oczywiście włoski zdjąć, ale to nie ma sensu, i tak samo możemy zdjąć ten diadem i to jest akurat ok, bo możemy go dać komuś innemu. Tutaj nie mamy jakiejś, nie wiadomo, jakiejś ekspresji na twarzy, ale Playmobile nigdy z tego nie słynęły. Podoba mi się ten eyeliner, ta kreska pod okiem. No jest ładnie wykonana po prostu ta figurka w stylu Playmobilowym, więc oczywiście trzeba lubić tę serię, by i figurka przypadła nam do gustu. Mi się ona po prostu podoba, ale ja ogólnie lubię figurki Playmobil. Troszkę gorzej jest z pełnymi zestawami, ale figurki naprawdę lubię. Ale kto wie, może w tym roku pojawi się więcej zestawów, tylko musicie chcieć, a z tego co wiem, właśnie średnio chcecie. Moi drodzy, tutaj mamy naszego budowlańca. Co ciekawe, ta kamizela była już nałożona. Jej zdjąć w żaden sposób nie możemy, pomimo tego, że ona, teraz wam może pokażę, będzie to widać. O, widzicie? Ona nie przylega, bo tu odchodzi. O, odchodzi, więc nie trzyma się go stricte, ale pewnie trzeba mu wyrwać ręce, a i przypuszczam, że ta kamizela niestety ze względu na jej twardość by się złamała, gdybyśmy ją ściągali. Fajne suwaki, fajne odblaski, naprawdę wygląda jak porządny budowlaniec, taki nie polski, bo polski miałby może dziurę w gumiaku. Nie no, chyba nie miałby, ale no nie no, spoko. Podoba mi się te spodnie budowlane, podoba mi się kamizela, no i podoba mi się oczywiście nakrycie głowy ze słuchawkami, no bo oczywiście jakżeby inaczej, gdy on takim młotem tutaj nawala. Hełm jest oczywiście połączony ze słuchawkami, więc nie myślicie, że sobie go rozłączycie, no nie, nie, nie. No i tutaj nasz hipek wygląda bez kasku w ten sposób. Fajnie, że te włoski są też takie zadbane, no bo chyba nie musieli tak bać o te włoski, gdy jednak tutaj pierwsze skrzypce, właściwie pierwszą widownię zbiera kask. No i ma on jeszcze młot, który jest naprawdę spoko. Gdyby to było Lego, ja bym go teraz przerobił jakoś mikroskalowego, w ogóle wiecie, szybowca, myśliwca, no ale nie jest to Lego. Więc moi drodzy, młot wygląda tak właściwie identycznie i z jednej i z drugiej strony, więc tutaj średnio jest co oglądać z drugiej. Jest zaoszczony na końcu, no bo tak przecież wyglądają też młoty. No i co tu dużo gadać, w łapy wchodzi perfekcyjnie i tutaj możemy sobie im naprawdę kręcić i ryć. No i moi drodzy, w kwestii podsumowania, za dwa magazyny, jeżeli macie ochotę na dwa, zapłacicie 26 zł. Nie jest to jakaś wygórowana cena, a figurki są naprawdę spoko. Jedna w klimacie zimy, zdecydowanie bardziej aktualna na czasie. Druga budowlańca, tu ciutkę mniej. Aczkolwiek też różnie na tych naszych budowach bywa. Czasem i w zimę coś się jeszcze robi, bo gonią terminy, bo goni, prawda, przetarg i tak dalej. I zrobić po prostu trzeba. Jednak obydwie figurki są fajne i dodatkowo jest szczadowe, że mamy tutaj te po tym małym dodatku. Mi się to podoba, czekam z niecierpliwością na kolejne numery. No i moi drodzy, to chyba ostatnie nasze spotkanie w tym roku z Playmobil. Kto wie, kto wie, kto wie, ale zobaczymy. Gdybyście jednak za Playmobil już teraz tęsknili, zajrzyjcie sobie tutaj, wam teraz daję odnośnik do jakiegoś, no macie proszę zestaw. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!